No to słuchajcie, witamy Was z miejscowości Krasna, z parkingu Papeżow, Lysa Chora. Ale teraz się patrzę, że tu jest parking płatny. Ale nie pisze jako cena. Nie pisze też, żeby tu jakiś parkingowy był. Także no, żeby ja tu jeszcze jakiś mandat nie dostał. Ale taki Czechy tutaj też przyjechały. Zresztą tym autem tutaj mogę pokazać tablicę. I oni też idą właśnie tam, bo tam pojada. Pojada, to jest bardzo mocno powiedziane, bo trzeba się będzie wspiąć na wysokość ponad 1300 metrów nad poziomem morza. Tutaj mamy Papeżów. Papeżów, o, tak się go do 650 metrów. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zrobić sobie jakąś małą rozgrzewkę i startować. Tutaj zauważyłem też dobry, że tak powiem, dobrą wiadomość. Trasa skituringowa, czyli skiturowo trasa. Ona jest 10 km, pokonuje przewyższenie 700 metrów. Aha, a wjedzie po asfaltowej drodze do miejsca, gdzie jest w lewo oznaczony skrót na zlatnik. Po tym znajdziecie w lewo żółty tercik, czyli znak oznakowanie trasy. Po około 1 km zobaczycie czerwony znak turystyczny, a po nim trzeba iść najkrótszą drogą na wierzch Łysej Chory. Aha, aby zjeżdżać, radzą nam, aby zjeżdżać też maksymalnie możliwie szybko asfaltową drogą. Jak to będzie, zobaczymy. Taki coś mamy do pokonania tutaj. Jeżeli się to uda, to będzie to wielki wyczyn, na który czekamy tyle, tyle lat. Problem mam taki, że nie wziąłem sobie kabla do akumulatorków. Powerbanki mam, wszystko mam, ale kabla nie mam. Więc może być trochę Saigon. Czekamy, aż ten gościu przejedzie. Nie przejedzie, bo on parkuje. Też rowerzysta. No proszę. A więc pomału się tak zaczynamy, tak łagodnie. Aha, można wjechać autobusem na Łysą Chorą. No proszę. No więc zobaczymy, jak to będzie. Ponoć, że to jest ściana, więc może być ciekawie. Ja nie planuję podjeżdżania całej tej trasy, bo byłoby to przegięcie. O kurczę. Byłoby to po prostu przegięcie. Najpierw trzeba się rozgrzać, a mamy czasu cały dzień. Odległość jakoś nie jest imponująca. 10 km. Więc nie będziemy szaleć. No to można tutaj też nazbierać grzybów. Ja właśnie pierwsze grzyby znoszę.
Widzicie, jakie są piękne? No, przepiękne grzyby. Super. Nic nie jeść. Zbierali rano. Pozbierali rano. Ale facet się jedzie na elektryku. A mi słyszycie, jakie to są fajfy. Nie śpieszy się mi. Jedziemy pomału. 16%. Bez pośpiechu. Jak już wypłaszczenio. Trochę nam tu pyrszczy, ale nie ma być żadnych ulew. No niestety w związku z tą pogodą to raczej nie ma co się szykować na jakieś spektakularne widoki. Mam nadzieję, że się to tam wybierze, bo ja tam widział na wierchu była mgła, tak z dołu było widać. Nie było widać tej stacji nadawczej, czy też nadajnika radiowo-telewizyjnego. Oczywiście czeskiej telewizji. No dzisiaj po szlakach jechać to by był wyczyn. W związku z tym, że jest bardzo mokro na nich. Chociaż tutaj w lesie nie widać tak mokro. No ale nie ma się też co podniecać, bo no roba nie zna tego terenu. Ja je tu pierwszy raz w życiu. A plany były już z 10 lat chyba, jak mniej więcej. Mieliśmy tu wyjechać z wujkiem Romkiem. No niestety wujek Romek patrzy się na nas z wierchu. I co najważniejsza wiadomość dzisiaj, którą wam przekażę za chwilę, jak to auto przejedzie. To jest niestety bardzo smutna wiadomość. Sprawia, że naprawdę no serce się kraje. Bowiem dwa dni temu, dzisiaj jest 25 września, czyli 23 września 2022 roku, no niestety umrzeł Franciszek Pieczka. Znakomity aktor, znakomity Ślązak z Godowa. Ja już to wiele razy podkreślał, jakże był w Godowie. No, niesamowita rzecz. Pan Franciszek Pieczka, 94 roki. Ach, szkoda gadać. No ale tak to już niestety było. Wszystkich nas to czekło. I podobno, że umarł z przyczyn czysto naturalnych. Ale on już w pewnym sensie był pogodzony z tym faktem. On już powiedział, że on już swoje przeżył. Ale to, co powiedział o Śląsku, to po prostu daje do myślenia wiele razy, że jest Ślązakiem, urodził się Ślązakiem, jest Ślązakiem i umrę jako Ślązak. Więc takich ludzi nam będzie brakowało, w szczególności takiego człowieka. Znakomity aktor, jakże już powiedział,
zasłynął dzięki roli Gustlika w serialu Szczerej Pancerni i Pies. No a potem w ponad 120 filmach zagrał, słuchajcie. Ostatnio grał w takim serialu Rancho. Przecież jego ostatni film to jest z 2018 roku. A więc no wielka strata dla nas wszystkich. Do całej Polski, ale przede wszystkim do Górnego Śląska. Także wieczne odpoczywanie, panie Franciszku. Trudno jest się z tym pogodzić, ale musimy. Każdego nas to czeka. Smutna wiadomość, naprawdę. Ach, szkoda dodać. Zjazd na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Ale tylko na chwilę. Jakaś dróżka tutaj odchodzi. A są my na wierchu, który nazywa się Pasiczka. 5,6 km na wierchu Sejhory. Czyżby jakiś widoczek? Coś się nam tam pokazuje. Ale to chyba jeszcze nie to. Dojechałem do jakiegoś skrzyżowania. Widzę, że są nalepki. Kto tu był? Pozor Zawora. Beskidy rowerem nie ma naklejki, ale on też tu był. Teraz tak. Aha, tu jeszcze jedna droga tutaj się odchodzi. Zakaz wjazdu samochodów i motocykli, ale motoplików. O, tu jest szlak czerwony, turystyczny. Nie, to są szlaki narciarskie. Ale ten czerwony jest faktycznie turystyczny. Papeżów. Horska służba plus 42 012 10. Jakby ktoś nie wiedział. Jest taka strefa, że tutaj autem nie wolno wjeżdżać. 30 na godzinę jechać, kurczę. No to jest problem, jak ja będę zjeżdżał 30 na godzinę. Bo zjeżdżać będę akurat chyba tą samą drogą. A więc trochę za tu odpoczniemy. I obadamy, jak to ten szlak tutaj wygląda. Bo jest też taki nieśmiały plan wyjść tu z buta, ale to by trzeba było dość dokładnie zaplanować. To dzisiaj by to też było możliwe. Dobra, no to idziemy z buta, pierwszy rower. Jako to tam się wyłazi. A mokre szlaki są. Czerwony szlak, no jest to dość fajne.
Ja tak powiedział, pierwszy żubr. O! No właśnie, mokro jest. I Rzechce już podjechał przy schodzeniu. A więc raczej dzisiaj piechty bych tu nie szedł. Dobra. Chwila odpoczynku na wysokości 925 metrów nad poziomem morza. Rzech jest. Ani razu we rowera nie kludził. Jak na razie jest to fantastyczne. Ale fantastycznych widoków dzisiaj nie będziemy mieli. A już tu widzę, że jest przymglone u wierchu, więc szału nie będzie. Ale już chyba tylko katastrofa by się musiała wydarzyć, żeby ją nie wyjechał na całej Sochora dzisiaj. Bo jest to bardzo blisko. Jeśli się tam wyłanią jakiś wierch z góry, to wiesz to, o czym mówię. Wodum? Jeszcze chyba nie. Nie widzę nadajnika. A więc muszę mnie obejść się szczęściem. Jeszcze tam jakieś turysty idą. Ja, bo tu czerwony szlak zaś wyszedł w tym miejscu. Tak więc, no zobaczymy. To jademy dalej. 11%. To już jest ta wysokość 1000 metrów, jeszcze nie 2 metry, 3. Kurczę. 12%. Ale jest już wyraźnie chłodniej. 1000 metrów osiągnęliśmy nad poziomem morza. No to witam ponownie z wysokości 1000 metrów nad poziomem morza w okolicy szczytu góry Zimny. I faktycznie jest tu trochę zimniej. Widać tam jakieś góry Beskidu Morawsko-Śląskiego, bo my są w Beskidzie Morawsko-Śląskim. Tutaj też już jakiś widoczek się wyłania na Beskid Morawsko-Śląski. Czyli jednak z tymi widokami nie będzie tak najgorzej. No, paruje wszystko. Tam chowy tornado szło, nie? Ja sobie robię takie odpoczynki co jakiś czas. Mam jakieś niespełna 400 metrów, dokładnie 324 metry jeszcze do pokonania. Oczywiście wysokości. Bo jeśli chodzi o podjazd, o dotarcie, no to jeszcze tak myślę ze 3 km. Więc chwila odpoczynku, uzupełnienie płynów, kropla Beskidu z Litorsalem pomieszano i Timbark i widzicie powerbank i mum. Kurczę, a kabla se nie wziął. I to co najważniejsze, to oczywiście mapa papierowa. Czemu? No bo sytuacja jest taka, że może się rozładować telefon i może być problem, dlatego też mam ze sobą mapę papierową. No i cóż, nie ględzimy, jademy dalej. Tego szlaku, którym ja tutaj jadę, według szlaku A, na wierchu jest tej chory, się jedzie tu w lewo. To by była całkiem fajna opcja. Jakby to szło wyjechać. Będzie mi na asfalt. Tutaj robot już zjechał.
Chyba jednak nie tu. Chyba to jednak nie jest tu. Tam jest trochę wyżej pewnie jakieś skrzyżowanie. Aczkolwiek zobaczymy, jak to tu pójdzie. No nie, ta troszkę nie idzie na szczyt. Ale dobrze wiedzieć, że coś takiego tutaj jest. Tamka iść wyżej musi być jakieś inne skrzyżowanie. Chętnie bym tu jechał, ale widzicie, że jest mokro, więc raczej nie wyda się cisk. Tym bardziej, że na takim mokrym idzie nieźle ujechać. Nieźle też kleść zmyć. O czym przekonałeś się kiedyś w Cieszynie. Jest to zresztą nagrane na filmie. To było moje pierwsze kleść zmyć na tym rowerze. A warto też dodać, że na tym starym Magnum MG26 nie kleździmy przez 18 lat ani razu. Także naprawdę nieźle. Trzeszczy mi pędala, no. O, tak, 300 metrów. Jakiś niecały kilometr do pokonania. 300 metrów przewyższeń oczywiście. Więc musi być grubo teraz. Turysty idą. Jest to, co się spodziewał, czyli mgła. A tutaj ta jest ta krzyżówka. Dobrze. Prawo tutaj odbiło. Tak by. Zaś mamy czerwony szlak. I kilka razy ta droga tutaj przecina. No i widoków nie będzie, niestety. A szkoda. I mamy jakiś punkt odpoczynkowy. Więc to tu dychniemy. Tablica runęła, niestety. Zamy tu mówię. Przed kim chronimy Beskidy. A więc, jakie to jest? Trasa A na Łysochora. To jest też trasa rowerowa. 2,5 km. I trasa skiturowa. Tak jak się podał. Łysochorska, Brzecka magistrala. Czyli trasy biegowe. Wysochora. Tak, w tym niebieskim jadę. Innego tam za bardzo nie ma. A ten B to jest czerwony. Kurczę, no. Nie doradzę. Jest na zimnym teraz. Zimny. 1050 metrów nad poziomem morza. Rzeczywiście jest tu zima. 2,5 km do Krainy Szczęścia. Do Łysej Chory. Dotarłem do jakiejś mijanki. 1162 metry nad poziomem morza. No i niestety mgła. No i też znaczny spadek temperatury.
znacznie. No, dokładnie. Żadnych widoków. Szkoda. Nagrody nie będzie. Ale jeszcze raz, dwa, trzy, cztery zakręty i finał. Jeszcze co kręcić. My już prawie wysokość skrzycznego 1257 metrów. Taką wysokość ja osiągnął jako rekordowo wysoko całej historii swoich rajzów. A tutaj mamy co? Tutaj mamy wyciąg narciarski. A więc może być bliski rajza. Tutaj tego ściubrałuję na elektryku. Tak, na elektryku to nie ma żadna sztuka by jechać. Będę wjeżdżał, to się tym zatrzymiemy. Chociaż może nie, może teraz. Żeby trochę odpocznieć. Te same już nie są daleko z tego co widzę. Ale też te odpoczynki krótkie, bo mamy na 9 stopni tutaj. A więc nie ma szału z temperaturą. Wygląda mi to na jakiś orczyk tutaj. To będzie jakiś chyba z wierchu ten orczyk, ale widać, że to tu jedzie w strumę ten stok. Więc może, może. Pytanie tylko jak tu będzie wyjechać. Ponoć, że tu jakieś autobusy kursują. A więc zobaczymy. Dobra. Też muszę się oszczędzać, jutro mam rehabilitację kręgosłupa, więc żeby się też nie przeziębić tutaj, covida nie złapać. No i wszystko na to wskazuje, że mamy wreszcie to, na co czekaliśmy tyle roków. No niestety widoków nie będzie żadnych, ale sam fakt, że wreszcie ta góra zostanie przeze mnie zdobyta, bo to już byłaby tylko olbrzymia katastrofa, żeby jej nie zdobył. 200 metrów jeszcze. Normalnie niewiarygodna rzecz. Jest wreszcie nadajnik. Jest nadajnik na Łysej Chorze. Niestety widoków nie zobaczymy. A to jest tylko motywacja po to, żeby wyjechać tu jeszcze raz. Jak wiele co pogoda. No i do szczytu dosłownie ostatnie metry. Troszkę wieje. Jest tylko 9 stopni.
ale spełnia się to, o czym Roba marzył tyle, tyle roków. Jeszcze 100 metrów. Jeszcze. 6%. Najwyższa góra Śląska Cieszyńskiego padnie moją ofiarą. Broniła się tyle lat. Ostatnio obroniła się mistrzostwo, ale dzisiaj już się nie obroniła. Roba zagrał wabank. A jest szczyt? Jest chyba tam. Widzicie to? Jest. Jest wysoko, raz zdobyto. Super. Że się zawczas ucieszył. To tam nie ma łysej chory szczytu. A, jest. Tutaj. Ale tam jest niewiele. No to się udało. Wysoko rady. Hurra! Nie ma żadnych widoków, mamy mgłę, więc przyjadymy tu jeszcze kiedyś indziej. Jezi, wielka, łyce i chory. Jezi, stacja meteo. 1323 metry nad poziomem morza. 7,5 stopnia. Tutaj jeszcze można by było zobaczyć, jaki powinien być widok na najwyższej górze Śląska Cieszyńskiego. Powinno widać Ostrawę, Lubek, Mistek, a nawet Jesieniki, Ostrawica, Czeladna, Flintstadt pod Radchosztym. No, Flintstadt pod Radchosztym to tam Jakub Janda stamtąd był. I tu jest Szańce, Przegroda, Biła, tak więc tego dzisiaj nie widzimy. No cóż, trudno. Trzeba będzie przyjechać tu w inny dzień, jak będzie lepsza pogoda, bo dzisiaj mgła. Chyba by się wypadało coś zjeść.
tym jechać w kierunku Kamiska. Jakiś kabel może się uda kupić. Tak bez tego jechać to ryzyko. Bez nawigacji. No niestety dzisiaj widoków nie mamy. To jest taki niedosyt. A zobaczymy co tutaj jest. Czy tutaj dajemy jakieś jedzenie. Inhalatory jakieś. Klub czeskich turystów. Tej chory. Chyba mi tu rowera nikt nie ukradnie. To jakże się dowiedział, Wysokora jest najwyższym szczytem Beskidu Morawsko-Śląskiego, a więc nigdy nie byłem w Beskidzie Morawsko-Śląskim. Jak już przyjechał, to od razu mamy najwyższy szczyt. Słuchajcie, jest tu jedzenie, jest tu picie, ale jest tu też dużo ludzi w tych knajpach. Tutaj widać zarysy nadajnika radiowo-telewizyjnego czeskiej telewizji. I to jest ten nadajnik, z którego także w Polsce odbieramy czeską telewizję.
Tak jest, teraz się trzeba oblić. Ja już też się oblić. Bo teraz mnie czeka zjazd. No i potem jadymy do auta i do frytkamistka autem. Tutaj mamy też pokazane, co byśmy uwidzieli, jakbyśmy widzieli, jakby nie było mgły. Nawet góry strażowskie, mała i wielka Fatra ze Słowacji, Wielkoracza, Tatry wysokie, Tatry zachodnie, Tatry bielskie, Trawny, Jaworowy, no i tam pewnie też nasze śląskie tereny, chociaż my jesteśmy nadal na Śląsku. Wysokora, najwyższy szczyt Śląska Cieszyńskiego, 1323 metry nad poziomem morza. Tak więc no, super sprawa. I cóż, nie będziemy więcej gadać. Jademy do frytkamistka. Może tam się uda kupić jakiś kabel i nie będzie strawa taka porąbana. No, co to tu jest? Pięknie ciemno. Nie wiem, czy będę filmować zjazd. Widzicie, tam facet też się obukł. Więc dość tego gadania. Zwijam się stąd, żeby nie dostać jakiejś choroby. COVID. Oblikam rękawice. I cóż. Jademy na Zut. Wysokora zdobyta. Jeszcze się tu pokręca trochę. Cili. Co to tak przyjechać? Tu jest właśnie ten nadajnik. Co to super przejście? Nie możliwe. Teraz prawie 9 km zjazdu. No, jak widać na ścieżce.
Dobra, już się zapiną do reszty. Nie będę filmować, bo wieje. Pierunie, Putin się mi pokazał na telefonie. No to ja jest na wysokości 1104 metry nad poziomem morza. Tutaj już mamy ta pogoda lepszą. No ale o widokach musimy zapomnieć. Zjeżdża się fajnie. Tutaj tak od 1000 metrów nad poziomem morza była mgła. Ja wyjechał już z tej mgły. Jakoś i brama tu jest po lewej stronie. I tu jestem zimny. Czyli już na zimnym był. No i tu już się robi lepsza pogoda. Jeszcze Czechy dodają lepsi poczasy. Siostra moja tutaj planuje wyleźć piechty. Być może ja zrobię to razem z nią. Ale ważne, że ta góra już jest zdobyta. O, pogorszył się widok. Ja tu wtedy skręcił, jakby podjeżdżał. Mur krzywy od tej. Tak więc no, no szkoda tych, że nie ma tych widoków, ale... Ale ważne, że góra zdobyto. I że udało się po tylu, tylu latach Łysochora wreszcie jest w moim zasięgu. Najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-Śląskiego. Słuchajcie, ja nigdy w życiu w Beskidzie Morawsko-Śląskim nie był. I od razu, że się wziął za najwyższy szczyt, słuchajcie. Niesamowite. Tu jest lepsza pogoda. Jedzie jakiś gościu. No, jakieś tak jeżdżą. No może nie w krótkich galotach, bo to jednak jest posada. Ale jadą tutaj. Tutaj też jeździ Tour de Silesia, jeśli ktoś nie wie. No i już czuć, że jest od razu ciepli tutaj. Ale hamulce to ja chyba będę mieć klocki dzisiaj do wymiany. 7 km sztajfy i teraz 7 km, co ja godzą, 9 km. Niesamowita rzecz. Wierzę z siebie dumny, kurczę, że mi się to wreszcie udało. I nie było czegoś takiego, co ten tutaj robił. Nie podchodziłeś ani razu, słuchajcie. Niesamowita sprawa. Cały czas, że jechał na 1-1 i do Łechrady. Ale też cały czas jest sztajfa tam w jednym miejscu i no jest taki lekki zjazd, jak się oczywiście zdobywa Łysochora. A tak poza tym cały czas do wierchu. Są takie może 3-4 wypłaszczenia, ale to jest na odcinku tak może z 200-300 metrów i po tym razie jest do wierchu. Ale udało mi się to. Na dachu Śląska Cieszyńskiego żeś był. Łysochora wzięto. Ach, co za satysfakcja. Teraz będę mógł na rajzach oglądać Łysochora i z dumą godać, że ja tam był, ja tam wyjechał. Niewiarygodna rzecz się wydarzyła. Wreszcie się to udało.
i tu zaś przecinamy czerwony szlak. No to roba dalej zjeżdża, ale już jest niedaleko. Zjazd to może z 10 minut mniej więcej, a wyjazd to ponad godzinę. Trochę zima się mi zrobiło, ale w aucie będzie ciepło. Zjechałem już z Łysej Chory, właśnie tą drugą. To jednak nie koniec tej rajzy, mam nadzieję. A ta skąd tu się wzięła? To jest miejscowość Prażmo. Tutaj taki kościół mamy. Tam jakiś pomnik. A skąd Leśnie się tu w ogóle wzięła? Przyjechałam za sobą. Ale to czym, autem? Ja mam auto w Cieszynie. Ja miałam jechać z powrotem rowerem, wiesz? Ale się tak zachmurzyło, zaczęło kropić. No. Patrzę się, to frytka mistka. Stąd jest 15 km. A z Fredka Mistka do Cieszyna jedzie Koleje Śląskie. Co? No. I miałam pociągiem wracać. Wiesz? Przecież to nie ma daleko do Fredka. No, trochę jest. Ale kuźwa, tylko, że jest tak. Wiem. Ja ci powiem, ja tu jechałam z Cieszyna i mam dość. No to sobie pomyśl, że my kiedyś z Michałem trasą numer 46. Frytka Mistka do chałupy przyjechali. Ja wiem, ale dzisiaj wyjątkowo chyba nie jest mój dzień, bo mnie w nocy jak spałam, to mnie tak nogi bolały. Także... Ja myślał jeszcze Kaś pojeździć, ale... ale no właśnie, dość. Ja była w tej Krasnej i miałam jechać, jeszcze mi dostał... Ale to tam jest taka miejscowość papeżów. No i miałam tam jechać i 5 km mi zostało. Ale taki chmury zaczął padać. Tu jeszcze jest ok. I wróciła się, bo zaczęło być zima, wiesz? Tu jeszcze jest ok. I mu ja się ubrała, nie? Ale tam. Tam kawę sprzedawali, ale ja miałam herbatę w termosie. No ale to rower wciśniesz do mnie do auta, już go nie będziemy przekładać, bo tu i tak pojadziemy do chałupy. Przy dworcu w Cieszynie. I mówię, dobra, pojadę pociągiem, bo Koleje Śląskie. Łysochora jest tam. W ogóle szczytu nie widać. Ty, ja tam był na szczycie, to tam jest mleko dosłownie. No, widziałam, że jest mgła. Ale... Ja myślałam, że może tam jeszcze jesteś, Kaj. No to bych tam nie dojechała. Bo ja tam rano był. No to kończymy. Kończymy naszą rajza jednak. Cimcie się i do zaś.